Chciałbym, abyśmy otworzyli Biblię, także wzywam wszystkich do tego, abyśmy sięgnęli po Biblię i otworzyli Słowo Boże na Ewangelii według świętego Mateusza, 25 rozdział, i tam czytać będziemy od wiersza pierwszego. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie ulubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę naszej, waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Historia, którą być może nie jeden z nas zna od dzieciństwa, historia o 10 pannach. Ale chciałbym zwrócić uwagę na niektóre fragmenty z tej przypowieści, którą Pan Jezus powiedział do swoich apostołów, a przez nich również do Kościoła czasów końca, Kościoła ostatków. W tekście pierwszym jest powiedziane, że Królestwo Niebios jest podobne do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, co zrobiły? Wyszły na spotkanie oblubieńca. Wyszły na spotkanie oblubieńca. Ja już nie będę wchodził w zagadnienia związane z kulturą tamtych czasów i tamtego regionu, gdzie wychodziły dwa karawany weselne. Jeden wychodził z domu oblubienicy na spotkanie karawanu weselnego oblubieńca. Bo w tamtym czasie był taki zwyczaj, że oblubieniec szedł do domu swojej oblubienicy, ją zabierał i w orszaku weselnym prowadził do swojego domu. I tam mieli zamieszkać razem na zawsze. Jezus posługuje się tą metaforą po to, aby zilustrować relację Kościoła z oblubieńcem, z Chrystusem. I pokazuje nam, że Kościół, 10 panien, to są ludzie wierzący i mający świadomość, że przyjście Pana Jezusa jest rychłe. I oczekują na przyjście swojego oblubieńca, swojego Pana. Wychodzą na Jego spotkanie. Ale nie przewidział Kościół, że czas oczekiwania na oblubieńca i jego tutaj pochodu, karawanu, przedłuży się. Jest powiedziane, że te kobiety zasnęły, zdrzemnęły się i upływał czas. Upływał czas i upływał czas. I ich lampy zaczęły gasnąć. W pewnym momencie, kiedy pojawił się krzyk o północy, oto oblubieniec, one zaczęły przyrządzać z powrotem swoje lampy i zauważyły, że niektóre lampy już dawno pogasły. Wpadły na pomysł, żeby pożyczyć trochę oliwy od swoich koleżanek.
ale one były na tyle mądre, żeby powiedziały: o nie, my nie możemy dać wam, bo również i nam zabraknie. Idźcie raczej do tego, który posiada oliwę i was obdarzy. Kupcie, abyście również z tego mogły skorzystać. Ciekawe jest to, że w tej przypowieści zdumiewające dla mnie jest to, że gdy one poszły kupować, cały karawan ten weselny z pannami mądrymi i z oblubieńcem wrócił do domu oblubieńca, weszły te panny do domu oblubieńca, zamknięto drzwi. I gdy tamte panny wróciły, zaczęły pukać. I oblubieniec otworzył drzwi i mówi na prośbę o wejście, mówi: niestety, wy nie możecie wejść. Ja was nie znam. Ja was nie znam. Myślę, że to byłyby najbardziej tragiczne, najsmutniejsze słowa, gdybyśmy kiedykolwiek usłyszeli, ty i ja, kiedybyśmy pukali do drzwi i Chrystus by nam powiedział: drzwi zostały zamknięte, ja was nie znam. Wiecie, kiedy ktoś się spóźnia na nabożeństwo i chce wejść i puka do drzwi, ktoś otwiera i mówi: niestety, ale już wejść nie możecie. Ale my jesteśmy członkami Kościoła. My chodzimy na nabożeństwo co tydzień. My uczestniczymy w lekcjach szkoły sobotniej. A ktoś może powiedzieć: ja dzisiaj nawet prowadzę lekcje. Drzwi zostały zamknięte. Koniec. I ktoś powie: ale Pan Bóg jest bez miłosierdzia. No. On jest taki łaskawy, ja co jakiś czas się spóźniam, a tutaj mówi: co za uparty, co za uparty. No nieprzejednany. Taki jest Bóg, ja z takim Bogiem nic nie chcę mieć wspólnego. Ja go proszę, żeby mnie wpuścił, a on mówi: nie, koniec. Zamknięte drzwi. Spóźnia się, koniec. Chciałbym wrócić do tematu, który poruszałem już wielokrotnie i będę jakiś czas jeszcze poruszał, jak Pan Bóg pozwoli. Wrócę do tekstu, który brzmi tak. Ożywienie prawdziwej pobożności wśród nas jest największą, najpilniejszą ze wszystkich naszych potrzeb. Dążenie do niego powinno być naszym pierwszoplanowym zadaniem. Nadszedł czas, by nastąpiła gruntowna reforma. Gdy się rozpocznie, wówczas duch modlitwy ożywi każdego wierzącego. Ożywienie i reformacja muszą nastąpić pod kierownictwem Ducha Świętego. Ożywienie i reformacja to dwie różne sprawy. Ożywienie oznacza odnowę życia duchowego, przebudzenie mocy umysłu i serca, powstanie z duchowej śmierci. Reformacja oznacza reorganizację, zmianę pojęć i teorii, nawyków i praktyk. Reformacja nie przyniesie dobrego owocu sprawiedliwości, jeżeli nie będzie połączona z ożywieniem ducha. Ożywienie i reformacja mają do spełnienia swoje wyznaczone im zadania, a ich działalność musi być połączona. Wiecie, to co przeczytałem w książce Przypowieści Chrystusa na temat 10 panien, pewien komentarz, który dotyczy tego fragmentu, mówi o 5 głupich pannach w ten sposób. Nic nam nie da znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego. Jeszcze raz powtórzę. Nic nam nie da znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego. Wiecie, że my często, gdy zgromadzamy się, to kładziemy nacisk na wiedzę. Wiedza, 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 wiedza. W wielu uczelniach mówiło mu: wiedza, 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 wiedza.
Powiem wam, że kiedy prowadziłem kuracje odwykowe rzucam palenie, to na kuracjach odwykowych rzucam palenie przychodzili różni ludzie. Tak z ulicy przychodzili ludzie wykształceni, przychodzili nauczyciele, przychodzili dyrektorzy, kierownicy, ale przychodzili też lekarze, którzy mieli większą wiedzę na temat szkodliwości palenia niż ja. Dużo większą wiedzę, ale wiedza wcale nie dawała im wolności od nałogu. Zgadzacie się z tym? To, że ktoś wie, że to szkodzi, co wcale nie oznacza, że ma siłę, żeby rzucić nałóg. Ale my często mówimy wiedza, 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 wiedza. Nic nam nie da znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego. Teoria prawdy pozbawiona ducha nie ożywi duszy i nie uświęci serca. Można znać przykazania i obietnice, ale prawda sama nie zmieni charakteru. Bez światła Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie odróżnić błędu od prawdy i ulega mistrzowskim pokusom szatana. Ludzie, których obrazem są bezmyślne panny, to nie obłudnicy. Proszę nie myśleć, to nie są ludzie niewiary. Oni cenią prawdę, oświadczyli się za nią, pociągają ich wierzący, ale jednak im brak. Jednego im brak. Nie zezwolili Duchowi Świętemu pracować nad sobą. Czy dobrze słyszymy to? Ja mówię do siebie przede wszystkim to kazanie i do was. Wiedza, nawet biblijna wiedza. Pamiętacie moje przemówienie, wiedza, której nie można się nauczyć? To nie jest wiedza, bo wiecie, ktoś, kto czyta tę książkę, przepraszam, że nie mówię księga, tylko książka specjalnie, ktoś, kto czyta tę książkę przez rok, no ma pewną znajomość. Przez 5 lat może mieć większą znajomość? Może. A jak studiuje 10 lat, ma trochę wiedzy o tej książce? Ma. A jak przez 20, 30, 40, a ja prawie od dzieciństwa, prawie 50 lat, chociaż jestem trochę starszy. Można z tą książką się zapoznać? Świetnie można się zapoznać. Można dyskutować na temat tej książki i różnych fragmentów. Można? Można. Ale jeżeli my nie rozumiemy, po co ta księga została nam dana, po co? A my dobrze wiemy. Wiecie, co jest napisane? Co jest napisane? Całe Pismo Święte jest natchnione. Natchnione jest. Tak? Żebyśmy mieli dużą wiedzę o Piśmie Świętym. Znali wszystkie historie, znali na pamięć, a nawet podział na rozdziały i przecinki i znali na pamięć i cytowali z pamięci. Po to jest dana Biblia? Też. Żebyśmy znali, świetnie znali, ale jeżeli nie rozumiemy, po co została dana Biblia, to nasza wiedza i na pamięć znajomość z przecinkami, średnikami, wykrzyknikami, znakami zapytania, nic nam nie da. Nic nam nie da. Bez obecności Ducha Świętego, który pozwala nam co zrobić? Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne. Do czego? Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe Pismo po to jest nam dane, abyśmy zmienili nasze życie. Duch Święty inspirował tą księgę i Duch Święty może zmienić moje i twoje życie. Amen? Amen. Jeżeli tego nie robi i ty słuchasz i kiwasz się na krześle i zasypiasz i mówisz, no
takie kościółkowe, jak to jeden z braci nas powiedział, nasza kościółkowa religijność jest wystarczająca. Przychodzę, wychodzę, może nawet na czas przyjdę, posiedzę. Niektórzy mówią, że w kościele jest dobrze przyjść do kościoła, bo dobrze się śpi. Cicho jest, monotonnie pastor mówi. Niektórzy mówią, a pastorze, by się przydały jakieś dobre krzesła, takie wygodne. A jakby jeszcze tak włączyć masaż na plecy i takie podpórki pod nogi. Klasa, pastorze, klasa, dobry jesteś. Wiecie, bracia i siostry, że często słyszę, że my potrzebujemy w kościele ogromnych przywódców, takich charyzmatycznych przywódców. Ja czasami się pytam, a w naszym okręgu są tacy? Nie, nie, już nie ma. A w naszej diecezji są? No, może jakiś by się znalazł, ale raczej nie. A w kraju są? No, może by jakiś się znalazł. Ale wiecie, gdybym wiedział, że jakiś charyzmatyczny pastor przyjedzie do naszego zboru, ja byłbym gotowy zebrać zbiórkę pieniędzy, 10 tysięcy, 20 tysięcy, żebyśmy takiego charyzmatyka przyprowadzili, przyciągnęli. Niech nam wygłosi kazanie i ożywi zbór w Radomiu. Wszyscy będziemy zaangażowani, poświęceni, oddani, przygotowani na spotkanie oblubieńca. Ale jakoś ja to nie potrafię w to wierzyć. Jestem wierzącym w Pana Boga, w Słowo Boże, ale w takie rzeczy nie potrafię uwierzyć. Może jestem słabej wiary. Ale jeżeli ta księga, którą codziennie masz w ręku, nie zmienia twojego życia, ta księga, przez którą Bóg przemawia, bo Bóg mocą słowa powiedział, niech się to stanie i tak się stało. Niech się to stanie i tak się stało. Ten sam Bóg natknął tą księgę, aby zmienić twoje i moje życie. Amen. Jeżeli ta księga ciebie nie zmieni, Bóg, który przemawia przez tą księgę, to obawiam się, że żaden charyzmatyk tego nie zrobi. Przyjedzie, pomacha Biblią, poskacze po podium. Fajnie było, dobrze mówił, ale o czym mówił? No wiem, że dobrze było, ale o czym mówił? Dobre było kazanie, mocne było kazanie, charyzmatyk był, ale o czym mówił? Dobre było kazanie. Bracia i siostry, obawiam się, że jeżeli my osobiście zaczniemy studiować Biblię, nie padniemy na kolana, to żadna siła, nawet boska, która jest dzisiaj dostępna każdemu człowiekowi, każdemu, jeżeli my się nie poddamy Duchowi Świętemu, nic nam nie da znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego. Nic. Teraz słuchajcie następny cytat z Tomu Świadectw. Widziałam, że lud Boży oczekiwał jakichś wielkich zmian. Oczekiwał, aż owładnie nim jakaś porywająca moc. Lecz zawiedzie się. Trzeba nam działać, wziąć się za samych siebie, gorąco błagać Boga o prawdziwe zrozumienie samych siebie. Sceny, które przesuwają się przed naszymi oczyma, powinny wystarczyć, aby pobudzić nas i zachęcić do przyjęcia prawdy i doniesienia jej tym, którzy będą jej posłuszni. Widziałam, że lud Boży nie czyni żadnych większych wysiłków. Czeka biernie na ożywienie, które ma rzekomo przyjść na nich, oczyścić ich ze zła, naprawić ich błędy i grzechy. Jeżeli będą oczekiwać na to, aby byli oczyszczeni ze swoich brudów i przygotowani do pracy głośnego wołania, pozostaną już tylko w stanie oczekiwania. Wiecie, jakie to mocne słowa? To są słowa do mnie skierowane. Jeżeli ty czytasz, aby tylko mieć wiedzę, a nie czytasz i nie modlisz się, Panie Boże, daj, aby moje życie zmieniło się na podobieństwo Chrystusa. Amen. Po to my mamy czytać Biblię.
Po to mamy uczyć nasze dzieci, formować szyk, abyśmy stanęli w czasie kryzysu, abyśmy byli przygotowani. Ożywienie oznacza odnowę życia duchowego, przebudzenie mocy umysłu i serca, powstanie z duchowej śmierci. Reformacja oznacza zmianę pojęć i teorii, reorganizację, a także zmianę nawyków i praktyk. Czy coś jest, co powinniśmy zmienić? Jeżeli nie ma zwyczaju z samego rana poświęcać się Bogu, jeżeli nie ma zwyczaju codziennie studiować Pismo Święte, codziennie padać na kolana i prosić: Boże, zmieniaj moje życie na podobieństwo Chrystusa. Daj mi siłę przeciwstawić się mocom ciemności, temu niewidzialnemu przeciwnikowi, sprytnemu i przebiegłemu. To będziemy tylko w stanie oczekiwania. Posłuchajcie dalej. Kto podporządkowuje się Duchowi Świętemu, w tym zrodzą się nowe poglądy na życie. Odnajdzie zatracone podobieństwo Boga. Przyrodzone skłonności odmienią się. Rodzą się nowe myśli, poglądy, pobudki, nowe uczucia. Prawidłem staje się życie Jezusa. Zmienia się usposobienie. Siłę i talenty zużywa się dla nowych celów. Wszelkie działanie idzie w innym kierunku. Człowiek, który poddaje się Duchowi Świętemu. I teraz bardzo ważne pytanie, związane z tą oliwą, której zabrakło. Moje kazanie zatytułowałem „Przygotowanie na czas kryzysu”. Jeżeli ktoś czeka i myśli, że tak po prostu będzie gotowy na czas kryzysu, bo tak spontanicznie, tak jakoś to wyjdzie, jeżeli dzisiaj my się nie przygotowujemy i nabieramy zapasu oliwy, bo mądry człowiek to idzie do mrówki i mówi: popatrz, leniwcze, nabierz rozumu od zwierzęcia, które gromadzi zapasy na zimę. A my w duchowym życiu powinniśmy nabierać siły w czasie wolnym, w czasie swobodnym, dogodnym. A w jaki sposób to możemy zrobić? Bracia i siostry, my dzisiaj, gdy przychodzimy na nabożeństwo, kiedy w domach modlimy się codziennie, studiujemy Boże Słowo, poświęcamy się w modlitwie, prosimy: Boże, daj zwyciężyć moje słabości, moje lenistwo, moją opieszałość, moją głupotę. Kiedy wołamy, wiecie, dzisiaj był tekst cytowany, czy ktoś z nas przeciwstawiał się grzechowi aż do krwi? Wołaliście do Boga? Posłaniec Boży mówi: nie myślcie, że w sposób bierny wy osiągniecie cel, tylko będąc w stanie oczekiwania, aż Pan Bóg wszystko załatwi. Pan Bóg daje nam wszystko, co jest do życia i pobożności tutaj. Jest wszystko czy nie? Czy czegoś brakuje? Jest. A dlaczego z tego nie korzystamy? Dlaczego nie zbieramy oliwy dzisiaj na zapas, na czas kryzysu? Dzisiaj jest czas gromadzenia oliwy. Jest grupa, która w czasie zagrożenia powie: pokój i bezpieczeństwo. Pewni bezpieczeństwa uśpią serce i będą marzyć o pokoju. Wyrwani ze snu stwierdzą, że im czegoś brak i poproszą innych o pomoc, ale w sprawach duchowych nikt nikomu nie uzupełni braków. Jeszcze raz powtórzę. W sprawach duchowych nikt nikomu nie uzupełni braków. I dalej pisze. Ewangelia przecież głosiła: a kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Nikt nikomu nie użyczy swego charakteru. Każdy musi wierzyć za siebie. Nikt za nikogo nie może przyjąć Ducha Świętego. Amen? Amen.
Tego nie zrobi za ciebie pastor, ani mówca charyzmatyczny, ani tata, ani mama, ani brat, ani siostra. Jeżeli ty nie upadniesz na kolana i nie będziesz wołał w swoim utrapieniu i w swojej biedzie duchowej, Boże ratuj, to żaden charyzmatyk, żaden pastor nie udzieli ci siły, bo tego nie można komuś przekazać, wziąć z kieszeni i dać drugiemu. Można? Nie można. Nikt nikomu nie użyczy swego charakteru. Każdy musi wierzyć za siebie. Nikt za nikogo nie może przyjąć Ducha Świętego. W czasie zmierzchu ziemskich dziejów czuwa w cudzysłowie 10 panien. Wszystkie nazywają się chrześcijanami. Mają swoje nazwy, programy, lampy. Wszyscy służą Bogu. Wszystkie wydają się czekać, aż pojawi się Chrystus. Lecz 5 jest niegotowych. 5 da się zaskoczyć. Wystraszone pozostaną poza miejscem radosnego przyjęcia. Mają ten sam kościół, przychodzą do tych samych ławek, śpiewają te same pieśni, czytają tę samą Biblię, mają te same programy, wszyscy czekają, wszyscy służą Bogu, a jednak można się minąć, nawet mając znajomość Pisma Świętego. On powie, nie wiem skąd jesteście, ja was nie znam. Pamiętacie, że kiedyś mówiłem kazanie o tym, jak Bóg powiedział o Abrahamie, ja go znam, ja wiem o nim. Pamiętacie? Ja go znam. Ja wiem, że on przekazał dzieciom swoim po sobie drogę Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Ja go znam. A do nich mówi, nie znam was. Ja was nie znam. Skąd wy jesteście? Kiedy otworzymy Ewangelię Łukasza, 13 rozdział, proszę otwórzcie, jest tam pewien fragment bardzo ważny, który koresponduje z tym fragmentem, który czytaliśmy z Ewangelii Mateusza, 25 rozdziału. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, od 24 wiersza. A może wcześniej przeczytajmy od 22. I obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich, starajcie się wejść przez wąską bramę. Gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam. A on powie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba, wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu i z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. A ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Czy widzicie analogię, podobieństwo między tym, co mówił oblubieniec, o sytuacji, gdy zamknięto drzwi, a tu zamknięto bramę? Mówi, wejdźcie przez ciasną bramę. Starajcie się, usiłujcie się. Bo mówi, będzie czas, kiedy będzie zamknięte i koniec. Nie ma już miłosierdzia. Miałeś czas przygotowania. Miałeś czas gromadzenia oliwy, ale zaniedbałeś osobistą modlitwę. Łuda tego świata i gonitwa za mamoną tak zamotały twój umysł, że nie miałeś czas
na modlitwę, na studiowanie Biblii. Nie, żeby coś powiedzieć w szkole sobotniej, ale żeby Bóg coś przemówił do ciebie. Aby Duch Święty powiedział: Krzysztof, musisz zmienić swój sposób życia. Musisz zreorganizować, uporządkować, nabrać pewnych zasad. Musisz ustawić priorytety w swoim życiu. Uważaj, żeby diabeł nie zabrał ci czasu. On jest dobrym organizatorem czasu. Jest czy nie? Jest. I jeżeli się nie będziesz pilnował, to on ci zorganizuje każdy dzień, żebyś przeżył bez Boga. On ci zorganizuje czas, żebyś się spóźniał na nabożeństwo albo powiedział: a ja sobie w internecie posłucham. Znajdzie taki sposób, żeby cię zniechęcić? Znajdzie. Jego zamysły są przebiegłe. On nigdy nie przedstawia się jako diabeł z ogonem, z kopytami. On działa na twój umysł i zniechęca cię. I wiecie, gdy my czytamy Biblię i mówimy: a dzisiaj będzie o tych 10 pannach, ja to znam. Ja to już 20 lat temu znałem. Co on mi tam nowego powie? Jeżeli tak podchodzisz, a nie wytężasz zmysły i mówisz: Panie Boże, co ja mam zrobić? Kiedy wychodzisz do domu i mówisz: Panie Boże, padasz na kolana i mówisz: Boże, co ja mam zmienić? Panie Boże, widzisz, jak słaby jestem, jak nie potrafię zorganizować czasu. Jak zajmuję się głupotami na tym świecie, a tym, co jest najważniejsze, moje dary i zdolności, moje talenty, wykorzystuję tam gdzieś w Egipcie, w Babilonie, ale nie w służbie dla budowania Królestwa Bożego. Jeżeli Duch Święty nie mówi: Krzysztof, zrób coś. I mówi do każdego po imieniu: zrób coś. Po prostu nie będziemy gotowi powitać Pana. Gdy obudzimy się na krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Chwycimy za puste lampy i będziemy chcieli je zapalić. Ale nie możemy przyjąć Chrystusa, którego nigdy nie znaliśmy. Ciekawe, że można czytać Biblię i nie znać Pana Jezusa. Nie możemy przyjąć Chrystusa, którego nigdy nie poznaliśmy. Nie pasujemy bowiem do niebieskiego towarzystwa. Badanie własnego serca, błaganie o duchową odnowę, pragnienie podobieństwa do charakteru Chrystusa. Naśladowcy Chrystusa mają również świecić w ciemności nocy. Mają prowadzić na spotkanie oblubieńca. Słowo Boże stanie się przez Ducha Świętego światłem, które będzie przekształcającą mocą w życiu tego, kto je przyjmuje. Duch Święty zaszczepia w sercach ludzi zasady Słowa Bożego i rozwija przymioty nieba. Jego naśladowcy mają przyświecać światłem Jego chwałę, Jego charakterem. Mają wielbić Boga, oświecać drogę prowadzącą do mieszkania oblubieńca, do miasta Bożego, na uroczystość weselną baranka. Nie tak dawno odwiedziłem pewne małżeństwo, które już wiele lat nie chodzi do zboru. Kiedy rozmawialiśmy o różnych sprawach, zachęcałem, żeby uczestniczyli, bo gdy zewrzemy szeregi, będziemy razem, będziemy silni. Nie tak łatwo złamać cały zestaw strzał, o których opowiadałem dzisiaj dzieciom. Nie tak łatwo, ale pojedynczo diabeł nas zdziesiątkuje, wykruszy. I wiecie, powiedzieli coś, co mnie zasmuciło. Tak, ale dowiedzieliśmy się, że duch takiej niezgody nadal panuje w zborze. Ja już nie chciałem tego słuchać. Przerwałem, zmieniłem temat. Ale pomyślałem, dlaczego ludzie są zniechęceni przychodzić do kościoła, uczęszczać, korzystać z daru łaski. Pamiętam kiedyś w jednym ze zborów, jeden człowiek zaczął atakować naszego pastora, że my ukrywamy prawdę, my nie głosimy prawdy.
i mówił, że my powinniśmy zdecydowanie objawiać, obnażać nierządnice tego świata. Dwóch, a nawet trzech w grupie szkoły sobotniej atakowali pastora. Ja powiedziałem, czy ty głosisz Ewangelię, czy ty docierasz do ludzi, czy ty kogokolwiek pozyskałeś dla Jezusa Chrystusa? Atakujesz pastora, którego słyszałeś, że Pan Bóg użył, aby przyprowadzić do Chrystusa 120 osób. Ile osób przyprowadziłeś, że ośmielasz się go pouczać, jak on ma pracować? Kim jesteś? Ten człowiek był lekarzem. Ja mówię później po nabożeństwie, nie publicznie już w grupie, tylko już indywidualnie powiedziałem. Gdybym ja przyszedł ci do kliniki i powiedział, że ty źle rozmawiasz z pacjentami, że ty źle prowadzisz operacje chirurgiczne i bym ciebie pouczał. I bym ciebie nachodził i nachodził i nachodził i mówił, ty człowieku źle mówisz, rozmawiasz z pacjentami, ty źle prowadzisz operacje. To co byś zrobił? Raz mnie wysłuchał, ścierpiał, drugi raz ścierpiał, trzeci raz ścierpiał, a później byś zawołał służby szpitalne, bo ten człowiek zaczyna być niebezpieczny. Mówi, pastorze, ty może się znasz na mówieniu kazań, ale ty mi tutaj na salę operacyjną nie wchodź. Bracia i siostry, czasami myślimy, że jesteśmy mądrzejsi. Niczego nam nie potrzeba. My wszystko wiemy. Ale Pan Bóg nas uczy, abyśmy umieli troszeczkę zachować pokorę i nie rywalizować, nie pouczać, a paść na kolana i mówić, Boże, zmieniaj mnie na podobieństwo Chrystusa. Duch Święty, który jest światłem, bo oliwa daje światło. Duch Święty jest światłem, który będzie przekształcającą mocą w życiu tego, kto je przyjmuje. Duch Święty zaszczepia w sercach ludzi zasady Słowa Bożego i rozwija przymioty nieba. Jego naśladowcy mają przyświecać światłem Jego chwałę, Jego charakterem. Mają wielbić Boga. Nie czas pracy, nie staż w kościele, dodam, lecz wierność i oddanie czynią naszą pracę przyjemną Bogu. Każdy najmniejszy, ale w szczerości zapomnienie o sobie spełniony obowiązek jest Bogu milszy niż największe dzieło, w którym tkwi chęć wywyższenia siebie. Ważne jest to, ile w nas jest Ducha Chrystusowego, ile uczynków jest podobnych Jego uczynkom. Ważniejsze są dla Niego miłość i wierność, z jakim pracujemy, niż to, co czynimy. Nie to, co robisz, lecz z jakim duchem to robisz, w jakim nastawieniu. Czy w tym, co robisz, jest duch poświęcenia, duch Jezusa Chrystusa, duch ofiarności, duch samowyrzeczenia, duch uciszenia własnego ja i własnego ego. To jest ważne w naszym życiu. Chrześcijanin opanowujący siebie w życiu codziennym, prywatnym, szczery w zamiarach, czysty w myślach, łagodny i cierpliwy, wierzący i pokorny, wierny w drobiazgach. Człowiek, który w życiu rodzinnym objawia charakter podobny charakterowi Chrystusa, jest w oczach Bożych cenniejszy niż męczennik czczony przez wszystkich. To jest inne kryterium oceny. Jaka jest różnica między miarą, której Bóg mierzy charaktery, a miarą ludzką? Bóg widzi wiele przezwyciężonych pokus, o jakich ani świat, ani najbliżsi nic nie wiedzą. Widzą pokorę duszy w obliczu jej własnej słabości, szczerą skruchę nawet za złą myśl. Widzi służbę z całego serca, widzi godziny zmagań z własnym ja i walki zakończone zwycięstwem. O tym wszystkim wiedzą Bóg i wiecie kto? Aniołowie.
Księgę pamiątek piszą dla tych, którzy Boga się boją i rozmyślają o Nim. O tym nawet może nawet twoja żona nie wiedzieć, twoje dzieci, ale wie Bóg i aniołowie, którzy obserwują twoje zmagania, kiedy nikt na ciebie nie patrzy. Dzisiaj świat potrzebuje w Kościele widzieć Jezusa Chrystusa w moim i twoim życiu. Amen? Amen? Amen. Oby Pan Bóg pozwolił nam upaść na kamień, gdzie nasze ja się roztrzaska. Abyśmy pozwolili, aby moc Bożego Słowa nie była bierna, bezczynna, ale działała w nas, była aktywna. Tego, bracia i siostry, życzę i sobie, i każdemu z was, każdemu dziecku, które tutaj jest, abyśmy nie byli zaliczeni do tych, którzy w roztargnieniu będą pukać i wołać, wpuść nas. A Chrystus powie, drzwi zostały zamknięte. Nie znam was. Obyśmy tych słów nigdy nie usłyszeli. Teraz jest czas przygotowania. Teraz jest czas przygotowania na kryzys. Teraz jest czas gromadzenia oliwy. Kiedy jest okazja spotkać się w niedzielę na spotkaniu biblijnym, jeżeli są ogłaszane nabożeństwa, korzystać z każdej okazji. Każdymi zmysłami gromadź nie tylko wiedzę, ale duchowe przesłanie, które Bóg chce ci powiedzieć. Bo w ostatnim kryzysie możemy być znalezieni letni. W ostatnim kryzysie możemy być nieprzygotowani, nie posiadający oliwy. Niech Bóg chroni nas od tego i da siłę korzystania dzisiaj, każdego dnia z mocy tego słowa. Amen. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Skłońmy głowę do modlitwy. Łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Twoje poselstwo, które kierujesz do każdego serca, do mojego serca i każdego z nas. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że Ty nieustannie pracujesz na rzecz zbawienia każdego, abyśmy byli przygotowani na czas kryzysu, na czas, kiedy przyjdzie osłabienie, przyjdzie senność, przyjdzie czas długiego oczekiwania, aby nasze lampy miały zapas oliwy, abyśmy ten zapas dzisiaj gromadzili, abyśmy z każdego nabożeństwa wychodzili ubogaceni Twoim słowem, napełnieni Twoim pokarmem, zbudowani, abyśmy mieli siłę przetrwać kolejny tydzień. Łaskawy Boże, napełnij nas Duchem Świętym. Ty widzisz, jakie każdy z nas ma słabości. Jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy prochem. My mamy takie różne ułomności, każdy z nas. Ale przychodzimy do Ciebie takimi, jakimi jesteśmy, aby doświadczać mocy ożywienia, zmartwychwstania do nowego życia, ożywienia duchowego, ożywienia prawdziwej pobożności, prawdziwej łączności z Tobą, chodzeniem z Tobą na co dzień. I daj, abyśmy zwarli szeregi, aby nikt z nas nie stał się ofiarą szatańskich ataków. Panie Boże, prosimy Ciebie, abyś dał nam siłę i czas, abyśmy w prywatnych swoich zmaganiach, modlitwach prosili Ciebie, aby charakter Pana Jezusa był udziałem każdego z nas. Aby miłość, pokój, radość, wesele, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wstrzemięźliwość,
owoce Ducha Świętego, owoce również duchowe owoce, które przynosił Pan Jezus, aby również były udziałem każdego z nas. Daj, aby Duch Jezusa przeniknął nasze umysły i serca, przeniknął nasze życie. Aby ludzie, którzy przychodzą na to miejsce, powiedzieli prawdziwie, Bóg jest pośród was. Ożyw cały Twój Kościół na całym obliczu ziemi, tutaj w Radomiu, w okolicach, w każdym zborze, w całej Polsce. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie. Oddajemy się w Twoje dłonie, tak jak śpiewaliśmy. I prosimy, abyś się nie zniechęcał, abyś podejmował trud, Ojcze, zmiany naszych usposobień, naszych charakterów każdego dnia. Na nowo i na nowo. Niech imię Twoje będzie wywyższone, święte Twoje imię. Tobie niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen.